Cześć, witam was bardzo serdecznie, moi kochani. Dzisiaj kolejny odcinek z Dead Island i mam dla was małą niespodziankę. Kupiłem sobie pismo CD Action i mam tu kod zniżkowy na myszkę Logitech G403 Prodigy o 150 zł taniej. Jak widzicie, tutaj wam go pokażę. Tutaj, o, tak żebyście widzieli, na taką oto myszkę, czekajcie, czekajcie, o, na taką myszkę z Logitecha i zrobię na to konkurs. Celem konkursu będzie obejrzenie mojego filmiku, znaczy, no, może nie mojego filmiku, znaczy, kurde, nie wiem jak wam to powiedzieć, ale pytanie konkursowe jest takie. To jest mój pierwszy konkurs, więc przepraszam, że tak się jąkam. Zadanie konkursowe jest następujące. W którym odcinku pierwszy raz zginąłem w grze Dead Island? Zaraz wam powiem, do kiedy jest ta promocja. Do 19 następnego miesiąca, więc spieszcie się. Piszcie mi odpowiedzi na maila i pierwszy mail z poprawną odpowiedzią wygrywa. Nie musicie mi mówić, ile razy zginąłem, tylko w którym odcinku po raz pierwszy zginąłem. Nazwę odcinku po prostu mi wpiszecie, a ja wam powiem, czy dobrze, czy nie. I wtedy dostaniecie ode mnie taki kod. Mam niestety tylko jeden, więc jedna osoba może go wygrać. A teraz przechodzimy do samej gry. Oczywiście dzisiaj misja poboczna, Radio Gaga. Znajdź w sklepie elektrycznym transformator i kabel. No dobra, to ruszamy. To jest 226 metrów od nas. Czekajcie, bo trochę się dzisiaj gubię. W sumie chyba jak zawsze. Jeszcze nie mam tej wprawy co do kanału. Nie jestem jak większość tych youtuberów, którzy już bezproblemowo wiedzą, co mają powiedzieć, przygotowują się na odcinki. Ja po prostu jadę na spontanie, bo to po prostu uwielbiam. Robię wszystko chaotycznie i chyba za to mnie lubicie. Dobra, lecimy. No, weźmiemy jeszcze kasiurę. Oczywiście od tego też. I nie ma tu nikogo. Dobra, więc lecimy. Mam nadzieję, że do kwarantanny się nie dostanę. Kurwa. Tego nienawidzę. I na chaty wstajesz. Mogliśmy mu głowę uciąć? Tak, zrobiliśmy to nawet. Nie, apteczki nie potrzebuję. Poprawię sobie jeszcze bluzę, bo mi tak jakoś dziwnie schodzi. Fotel sobie poprawię. Dobra, i teraz mogę grać. Teraz mogę grać. Tutaj oczywiście żarcia nie ma nigdzie. No, akurat zbliża się Halloween. Oczywiście ja tego święta nie popieram. Czekajcie, zobaczę sobie, czy jeszcze kamerka odpowiednio. Tak, dobrze. Dobrze działa. Dynia akurat na Halloween. Już tu nawet obrobiona. Kurde, mogłem wejść do tego sklepu. Chyba się pozigął. I te slow motion, jak ja to uwielbiam. Pójdziemy sobie z tym. Tu coś może być. I tu chyba coś będzie. Przejdziemy naokoło.
Nikogo nie ma. Kurde, ile tu tych dyni? Wcześniej ich nie, jakoś nie zauważyłem. Tu był zombie, z tego co mi się wydaje. I oczywiście celny, piękny strzał. To kocham w tej grze, te wybuchy, te pościgi. Ach! Poczułem się przez chwilę jak nieukryty krytyk. Nie wspominam tego miejsca za dobrze. Gromadka. Zaskoczenia mnie wziął. Kurwa, no nienawidzę jak oni tak robią. Gin, szmato. Wow, 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 wow. Tego nie przewidziałem. To mnie zaskoczyło w tym momencie. Tego tarana się tam zupełnie nie spodziewałem. Zaskoczenie dla mnie, wam powiem. Gdzie on teraz jest? Wow. Nie, skąd one się respią? Mam nadzieję, że z nim nie będę musiał teraz walczyć, bo tego nienawidzę. Ciągłe uniki. Zobaczymy. Gdzie on jest? Serio, żeby na samochód nie umieć wskoczyć? No... Kurwa, tam jest. Może uda nam się go uniknąć, bo i tak idziemy w tamtą stronę. Przede wszystkim trzeba odpowiednio uderzyć. Żeby być pierwszym. Mam nadzieję, że nas nie pchają w kwarantannę, bo... To by było złe. Mam nadzieję, że ja nie słyszę nigdzie tarana. No i jesteśmy w kwarantannie, no pięknie. I... Taran. A tam będzie drugi.
O, samochód tu mamy. Zobaczymy, czy uda nam się staranować tarana. I jazda. Na wyspie jakoś się lepiej nim jeździło. Gdzie on jest? Wstanie czy nie? Oby nie wstawał. Dobra, mamy to. Woo! Jakoś poszło. Dobra. Teraz mamy tych, ta? Kurde, mamy resztkę życia. Fajnie, jakby tu była jakaś apteczka. I wbijamy i tu już na nas najboższych czeka. Giń! Wiesz, alkohol se skubnęliśmy. Dobra, mamy batonik. Kupimy za 5 centów może co? W sumie. No dobra, mamy wszystko i znowu musimy wrócić. No i pięknie. Wrócimy sobie już tędy. No to chyba nie był dobry pomysł. Przeszukałem jeszcze oczywiście kosz na śmieci. O, fakty. Kolejna znajdźka. No i teraz opierdalamy tak jak przyszliśmy. Nie. Mam pomysł. To było piękne. Rozegranie mistrzowskie. Patrzcie w ogóle, jak on wygląda. Fajnie go zrobili. Kolejna ofiara padła poprzez butlę gazową. Tędy mam iść? O, Jesus. Gdzie jest ta drabinka cholerna? W ogóle zarosło mi się trochę, muszę się ogolić. Dobra, jak mamy tu zejść? Gdzie tu jest drabinka? Dobra, tutaj. I wchodzimy w kwarantannę. Wow! I jeszcze samobójca. Fuu. To było mocne. W sumie to mi pomógł trochę. Ktoś tu żyje? Wolę nie sprawdzać. Kurde, ile krwi. Ci tu ludzie zabudowali. Masakra.
tu tych zombiaków w ogóle? I kolejna twarz zdeptana, kurwa, na chuj wstajesz. Pobiegłbym, ale... Nasz sam ma mało energii. Jezu, precz z łapami, babo. Uwielbiam to. Tu mam nadzieję, że nikt nie wstanie. Wow. Jeb się na mnie rzucili. Oczywiście. Nie ma ani do żarcia, ani do picia, chyba. Zobaczymy, może tu będą jakieś jabłuszka. Jabłuszek nie ma. Typowe zombie. Kurwa, tu jest babka. A ja nie mam nic do żarcia. Wow. Przed tym nikt nie spierdoli. Budź dzielnego sama. Bo walczyć trzeba umieć, tak naprawdę. Każdy gracz potrafi walczyć. Wow. Chytra baba z Radomia się rzuciła. Nie wiem skąd oni się biorą, ale muszę stąd spierdalać. Oknem wyskakiwali. Widzieliście to? Uff, dobra. Pierwszy raz zginąłem. Nie, serio, taki kawał. No, super, zauważyli mnie. Może pogramy w baseball? Jeszcze trochę, jeszcze trochę. Kwarantanna to jest najgorszy. Najgorsza lokacja w sumie, najgorsza strefa chyba w całej grze. Biegałem jak pojebani. Tyle wam mogę powiedzieć. Jeszcze trochę i wracam. Jeszcze jakieś 40 metrów. Wow, nie trafiłem. Dobra. Już jestem prawie na miejscu.
Ciężko było. Powiem wam, no raz ginąłem, no łatwo nie było. That's it. Great. Thank you. Let's hope this gets us the hell out of here. Dobra, dawaj tę siekierkę, no dobra. Niepotrzebna mi w sumie. No, czy ja wiem? Obrażenia ma większe, ale ma większą odporność. A poza tym już ulepszyłem. I to sobie jeszcze tylko naprawić. I będę kończył ten odcinek. I co, i mówiłem wam, że będę wrzucał regularnie w tym tygodniu odcinki? Jak obiecałem, to obiecałem. Jutro prawdopodobnie, ale nie na 100%. Będę nagrywał z kolegą, też youtuberem, grę The Forest na streamie, więc warto wpaść, warto obejrzeć. Planowane jest tak mniej więcej na 14, aczkolwiek może się coś zmienić, może... Może nie będę z nim nagrywał, a będę nagrywał sam. A jak już może z nim będę nagrywał, to niekoniecznie o tej godzinie, ale planowany jest z nim i o 14, więc... Ja już się będę z wami żegnał, ale jeszcze raz przypomnę o konkursie. Pamiętajcie, pierwszy odcinek, w którym padłem w grze The Thailand, podajcie mi na maila, maila będziecie mieć w opisie, a zresztą chyba macie nawet na moim kanale, na stronie głównej w informacjach, więc jakby były jakieś pytania, to zawsze można do mnie napisać też na Facebooku, więc tam też możecie wysyłać różne właśnie tego typu wiadomości, niekoniecznie na maila, ale na Facebooka, więc zapraszam was również na moją stronę na Facebooku o nazwie Ryoko Life. Zapraszam też na mojego Twittera pod tą samą nazwą, a jeżeli chcecie mnie wspierać i mieć więcej takich konkursów, bo to jest pierwszy, ale na pewno nie ostatni, to zachęcam na wpłacanie chociaż symbolicznych 5 zł na mojego Patronite'a, a ja się z wami żegnam. Do usłyszenia i do następnego odcinka i widzimy się jutro. Szczałeczka, trzymajcie się, cześć!